Dawaj Karol, zadawaj jakieś zagadki dla dobrych kierowców. Zagadki dla dobrych kierowców. Karol czasem mnie pyta, o Klaudia, a wiesz ile ty można jeździć? Co ten znak? Wydaje mi się, że ten zakręt jesteśmy w stanie przejść tak na 113 na godzinę, przycinając po lewej. To chyba tyle można. Przemek chce przycinać zakręt w prawo po lewej stronie. Drugi zjazd. W ten sposób przejechaliśmy na drugą stronę z tej samej góry. No, sorka jest. Co? A, no. Nie, nie, nie. Bolo coś po francusku. Dobre. To jakoś tak słabiej niż materiał. Ale może dlatego, że już wiemy o co chodzi. Jesteśmy w ciepłych Włoszech. Włoszech. Jedziemy na rozjazd. Takie mamy widoczki. Podoba się? Jasne, że się podoba. Kto to prowadzi? Jezior prowadzi tą wycieczkę. Chyba mamy jakiś... Ale tu ładnie. No ale to kto tam prowadzi? Jezior, to do góry, tak? Ty, ale patrz, jakbyśmy tam kawałek przepłynęli. Nie no, ładnie, ale dobra, jedźmy. Trwamy odcinek dzisiaj. Okej, a o czym to ma być? No, pilot wycieczek, Maciej Jeziorski. Dookoła jeziora, bardzo... Wycieczki survival. Wycieczki, jezior, bike, szantery, usługi, energię i gastronomiczne. No, mechanika rowerowa. Tak, teraz. No ładnie, ładnie. Witamy, no jest, witamy. Tak, zdecydowanie. Uwaga! Gaz, stop! Trzeba uważać. Kolega się prowadzi. No i mamy słoneczko, proszę bardzo. Zgodnie z planem. Ciepło. Jak ty masz hardtaila? Co jeżdżę full? I to było fullnego. Zatoruję tak na promie, chociaż nigdy nie był na promie, ale tak mu się wydaje, że jest. Co wy na to? Niskie sufity, tylko korytarz trochę za szeroki, ale w sumie takie drzwi na wysoki połysk, trochę jak na promie. Pal tę windę. Ta winda do góry jedzie? Mam pojęcie, zobaczymy. Po gdzie moje chodź? Bo... Nie znasz klasyki? Ale... Dobra, jedziemy na kolację. Nie, 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 dziękuję, ja już przed chwilą dezynfekowałem. Ciekawe co podadzą tam. No. Na szance. Coś pysznego pewnie. Zobaczymy. Zjeść. Może będą takie Instagram... Jak będzie coś dobrego, to wam pokażemy. Instagramowe porcje takie. Maciej, co powiesz o dzisiejszej kolacji? No jej, no. Będę się delektował. Nie ma innego wyboru. Brzuszek się nie pęknie? Nie, no idzie. Prawdziwa kolacja. O.
rację. Czy jak tam... Jednak coś zjemy. Rację? Dobrze mówię? Czy bardziej... Chyba tak. Myślę, że... Dobra, szamanko. Czekaj, a jak jeszcze cię wybrać do ryżu? Nie wiem. Łyżka, no. Zbliża się 22, pora kończyć ten szalony dzień. Fury odpoczywają. Młodzież już w łóżeczkach. Jutro szybkie śniadanko. I ruszamy do Szwajcarii. No ale najpierw COVID test kolejny, więc nic przyjemnego. Do usłyszenia.